Siemano, witam Was na kanale Dandy z tej strony. Witam Was dzisiaj w grze Euro Truck Simulator. Witam Was z mojego DAFA 105, już palę go. DAF firmowy, jak wszyscy wiedzą, jak się trochę rozjaśnię, albo pokażę Wam go teraz z zewnątrz. Stoję w niedozwolonym miejscu, tak wiem. Tak na dzikusa trochę, słuchajcie, bo tyle rzeczy było, że nie miałem czasu tak na dobrą sprawę dokończyć tej trasy. Jedziemy dzisiaj w automacie. Włączamy sobie światełka, wyłączamy awaryjne i jedziemy. Jeszcze Wam pokażę tylko, skąd jedziemy. Słuchajcie, jedziemy cały czas, ja jadę z tych terenów Włoch. Jadę dosłownie z Palermo, słuchajcie. I jadę sobie tutaj do Amsterdamu. Zostało mi jeszcze 645 km. Jak Wy oglądacie ten filmik, słuchajcie, jest dzień przed Wigilią bodajże, tak mi się wydaje, z tego co tak zaplanowałem. Niestety nie mam tutaj zimy, bo na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten odcinek, jeszcze są problemy z modami, słuchajcie, na pogodę. Także nie mam na zimę niestety moda, bo wywala, wiadomo, troszeczkę jest pogoda zmieniona, jakieś strefy czasowe są, także nie mam na zimę. Jedyny mod, który sobie znalazłem, to jest na HDR, słuchajcie, mod, że już to białe mi tak nie wali po oczach, a mam HDR włączony, także jest spoko, nie jest aż taka ciemna ta grafika. Także jest dobrze. Kolory są takie, można powiedzieć, troszeczkę wytłumione. Pomarańczowy nie jest już taki pomarańczowy, jak był. Ale jest dobrze. Natomiast ja wiem, że ja muszę sobie podgłośnić grę. Tu sobie ściszyć, żebyście Wy ją w miarę fajnie słyszeli. Ja, słuchajcie, jadę na automacie, bo ostatnio tak mnie wzięło, żeby sobie po prostu pojeździć tym dafikiem na automacie. Mogę sobie tutaj do kogoś popisać na Messengerze, czasami jak sobie tak gram. Po prostu jakoś nie mam weny, żeby zrobić więcej niż 1000 km na raz. To jest naprawdę kijowa sprawa, słuchajcie, bo kurde, trzeba trochę kilometrów dla firmy zrobić. Ale jak widzicie, mam 198 tysięcy prawie, także 200 tysięcy, jak będę kończył tą rozpiskę, 200 tysięcy na pewno już na DAF-ie będę miał. To jest przejechane w firmie Paprocki od początku, kiedy ja go mam. 200 tysięcy kilometrów. Nie wiem, czy tam nie było jakiegoś bugu małego, że nie musiałem tego DAF-a kupować jeszcze raz, ale wiem, że jak kupowałem, to ustawiłem taki licznik, z jakim skończyłem. Także to są kilometry na pewno przejechane w firmie. I mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, że to nie jest żadne duże osiągnięcie 200 tysięcy kilometrów, bo to zrobiłem przez 2 lata. Przez 2 lata robiłem te kilometry w firmie, także to jest sporo czasu, jak na tyle kilometrów w Eurotrucku. No ale cóż, no na to nic nie poradzimy, każdy ma czasu tyle, ile ma. Jak wiecie, ja nagrywam jeszcze różne inne gry. Ale postanowiłem sobie, że zrobię Wam taką niespodziewajkę i dzień przed świętami wrzucę Wam odcinek. A co? Także mamy przedświąteczny odcinek w deszczu, o proszę. Ale misiu, ty z tą cysterną troszeczkę za bardzo mi tu ściemniasz. Dobra. Słuchajcie, dostaję mnóstwo pytań o Poland Rebuilding, bo ja tam mam nawet pod ostatnim streamem, tam mam link do Poland Rebuilding. Słuchajcie, to jest link do stronki z Poland Rebuilding. Do ich fanpage'a, a czy to jest na wersję 1.28 czy na 1.30, nie pytajcie się mnie. Ostatnia wersja, która była dostępna po Land Buildingu, to była na 1.28. Nie wiem, czy jak dzisiaj już, to jest dzień przed świętami. Ja nagrywam ten odcinek, to jest, słuchajcie, 10 grudnia.
Także wy go zobaczycie później. Nie lubię nagrywać odcinków do przodu, no ale nie będzie mnie ponad 2 tygodnie i chciałbym, żeby od czasu do czasu coś chociaż na kanale się pojawiło. Dlatego nagrywam ten odcinek z takim wyprzedzeniem. A jest 10, ja 12 jechałem do domu, bo jak wy oglądacie, to już dawno jestem w domu, wiadomo, święta, te sprawy. Także, no mówię, nie lubię nagrywać odcinków z wyprzedzeniem, ale musiałem to zrobić, żeby po prostu nowi widzowie nie pomyśleli sobie, że a, Dandy robi streamy, raz na jakiś czas coś nagra i ogólnie na kanale nic się nie dzieje. Nie, na kanale ogólnie się dużo rzeczy dzieje. Może dużo to jest tak za bardzo na wyrost powiedziane. Po nowym roku planuję wprowadzić jakiś taki, może nie grafik, ale planuję 2018 rok, planuję się kanałem zająć w taki sposób bardziej przejrzysty dla widzów, czyli to nie będzie tak, że ja powiem, że nie mam czasu i nie nagrywam, tylko no mam w planach wprowadzenie takiego pseudografiku, żeby te gry się pojawiały na kanale, żeby te 2 odcinki tygodniowo były na kanale, nawet jak mnie tutaj nie ma. Natomiast czy mi to wyjdzie, kto mnie zna, kto jest ze mną już długo na kanale. Ups. A dobra, puścił mnie. No puścił, nie miał innego wyjścia, bo naczepą pierdygłem prawie w przód mu urwałem. No, a ja będę zjeżdżał teraz na lewo, bo pewnie po co się trzymać. To jest przez was, bo wy mnie wyzywacie od Januszów, kurde, transportu, że ja lewym pasem się ciągnę. Także po to, żeby widzowie, którzy przychodzą nowi do mnie na kanał, widzieli, że coś się dzieje, bo się dzieje tak naprawdę. A ja widzę, że jak ja nie wrzucam filmu przez tydzień, 2 tygodnie, no to po prostu wy do mnie i tak piszecie prywatne wiadomości, kiedy filmik, a kiedy nagrasz to, kiedy nagrasz tamto. Ja będę nagrywał, słuchajcie, w 2018 roku Eurotracka dalej. Eurotrack nie ma szans zginąć ode mnie z kanału. American Truck Simulator to nie wiem jeszcze jak to zrobię. Postaram się też od czasu do czasu coś nagrać, bo widzę, że już osiągają prawie 1000 wyświetleń w ileś dni, a wiadomo, no trzeba mierzyć siły na zamiary i po pierwsze muszę mieć czas i chęć to nagrywać, a po drugie ja też muszę mieć z tego korzyści w postaci tego, że ja widzę, że ten film jest wyświetlany, słuchajcie. Ja nie chcę tutaj kozaczyć, ale jak film jest u mnie na kanale 2 tygodnie i on nie ma 1000 wyświetleń, no to dla mnie to tak trochę słabo jest, powiem wam. No, patrzę na te wyświetlenia, nie będę wam tu ściemniał, że nie, dla mnie się nic nie liczy. Liczy się dla mnie, wyświetlenia się dla mnie liczą. Pieniądze z YouTube'a? Nie ma żadnych pieniędzy z YouTube'a. To są tam, można powiedzieć, tak naprawdę cempletki, które jeżeli uda mi się uzbierać, to na pewno dołożę te pieniądze do, tak myślę, do Free Trucka, na którego mam zamiar zbierać po nowym roku. Jeżeli uzbieram szybciej oczywiście na tego Free Trucka, niż dostanę pseudo wypłatę z YouTube'a, która wynosi 700 koron, to jest jakieś 300 zł. No to te pieniądze przeznaczę na jakiś inny cel, oczywiście na kanał. Także ja po prostu wszystko, co uzyskuję w jakiś sposób, czy to z donate'ów, czy to z wyświetlania filmów, to jeszcze nic nie uzyskałem, ale wszystkie pieniądze, które uzyskuję ogólnie z kanału jako takiego, czyli od widzów plus to, co mam z kanału, no mam zamiar przeznaczać na kanał, bo to bez sensu byłoby, żebym prowadził kanał i każdy grosz, który ktoś mi tam da albo który zarobię, wydawał na jakieś pierdoły prywatne dla siebie. Ja ogólnie wszystko inwestuję w kanał, tak samo jak zbierałem na monitor, tak samo jak dostaję donaty na różne DLC, jak zbieram, to wszystko jest tak naprawdę na kanale, wy to widzicie, tak? No może monitora tak dosłownie nie widzicie, ale dzięki temu, że mam monitor, mogę naprawdę, mam większą chęć do nagrywania, bo widzę tą grę, tak jak powinienem ją widzieć przy takim komputerze, a nie, jak mi tu kiedyś jakieś osoby pisały, że masz taki komputer, a taki słaby monitor, coś tu ściemniasz, no. Mówię jak jest, nikt nie wierzy, a nie będę kłamał, żeby mi ktoś uwierzył. Osoby, które są taką stałą grupą wsparcia, a jest ich jak na mój kanał naprawdę dosyć sporo, bo to jest fajnych kilka osób, które naprawdę mnie wspierają regularnie, za co im bardzo dziękuję, wiedzą, że ja mówię jak jest, staram się przynajmniej mówić jak jest i nie będę wam tu ściemniał, że będę nagrywał grę, która będzie miała po 100, po 300 wyświetleń, bo nie będę nagrywał takich gier.
wyświetlenia dla mnie są ważne. Nie wiem, czy powinny być, czy nie, ale są ważne, jeżeli ja widzę, że przy 4000 widzów prawie, na dzień dzisiejszy tam jest 3750, nie mam na odcinku 1000 wyświetleń w ciągu tam powiedzmy 2-3 dni, no to smutno mi tak trochę jest, że jednak mam tych widzów tyle i to jest to, co się sprawdza potem, to co mi wszyscy youtuberzy mówią, więksi, moi znajomi, że możesz mieć nawet 100 tysięcy subów, a będziesz miał powiedzmy parę tysięcy wyświetleń, także ja już to też zauważam, że przybywa bardzo dużo subskrypcji, ale wyświetlenia tych filmów wcale nie są adekwatne do tych subskrypcji, które się pojawiają. No wiadomo, no, są jakieś tam stare suby, które już nie wchodzą pewnie do mnie na kanał. Jest sporo starych subów, że tak powiem, sprzed już długiego czasu, które są ze mną nawet od kilkudziesięciu subskrypcji, słuchajcie. No i mówię, i po nowym roku będę się starał zadowolić tych moich subskrybentów. Nie idą u mnie gry z horrorów. No ja wiem, że ja nagrywałem stare horrory, ale nie idą u mnie gry z horrorów. W ścigałki tak nie gram, bo nie mam na to czasu. Natomiast mówię, no myślę, że 2018 rok, jeżeli nie wyjdzie żaden nowy symulator, no to nadal będzie, znaczy nadal to będzie Euro Truck Simulator 2 na bank. To jest podstawka, bez tego w ogóle nie ma życia według mnie na YouTubach, dla mnie. Pozostanie Fernbus, na pewno pozostanie Fernbus. Na pewno dojdzie OMSI w 2018 roku. Dojdzie i nie wiem jeszcze z jaką częstotliwością, ale będę na pewno starał się nagrywać jakieś odcinki z OMSI. Nie będzie to na zasadzie Wujka Bohuna, gdzie on tam co chwilę ma inną mapę, co chwilę nowe autobusy, bo to pochłania naprawdę mnóstwo czasu. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał pooglądać, to na pewno będzie u mnie OMSI. W jaki sposób to będę robił, nie wiem, czy to będzie jedna, czy jakieś dwie mapki, zobaczę. W każdym razie na pewno OMSI będzie, bo ta gra mnie troszeczkę kręci. Strasznie mnie denerwuje cała jej otoczka, czyli te techniczne sprawy, to jest strasznie dużo według mnie ogarynania, ale na pewno będzie. Ale czy dojdzie coś nowego, jakaś nowa gra? Wątpię. Naprawdę ja poświęcam bardzo dużo czasu na ETS-a. Kto mnie zna, kto mnie obserwuje, ten wie, że naprawdę sporo czasu idzie na Euro Truck Simulator 2. Mam nadzieję, że się coś zacznie dziać z mapą Węgier, którą ja bardzo lubię. Bo na dzień dzisiejszy, tak jak jeszcze raz powtarzam, 10 grudnia, no to jest jakoś tam podrasowana, dostosowana do 1.30, natomiast to jest dalej ta sama stara mapa Węgier. A zapowiedzi twórcy mapy Węgier są takie, że on tam robi jakieś nowe prefaby, nowe pierdoły. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Także Euro Truck z promodem. Być może jak wyjdzie Poland, to będzie z Polandem. Zostaje na kanale Fernbus od czasu do czasu. Zostaje na kanale OMSI, zacznie się pojawiać. OMSI i Euro Truck to będą takie gry w 2018 roku. Co ja z tym 8 mam, które się będą na pewno pojawiać regularnie. VS-ki na pewno będą. Na pewno po nowym roku pojedziemy sobie do Majkowski Transport Spedycja. Tak jak zapowiadałem już to w jakimś poprzednim odcinku. Nawet jak Rafał mnie nie będzie chciał, to i tak tam się dostanę jakoś. Natomiast nowe VS-ki, czy będę przedstawiał? Od czasu do czasu jakoś przedstawię. Nie będzie to regularnie co tydzień, bo tak jak wam już mówiłem, te VS-ki też są takie, a nie inne, różne. Po prostu nie żebym ja nimi gardził czy coś, ale szkoda mojego czasu na nagrywanie VS-ek, które co miesiąc robią reaktywację, po 2 tygodniach giną. Szkoda po prostu mojego czasu na to. Także przedstawię od czasu do czasu jakąś VS-kę, ale jaką, kiedy i coś, to będę na bieżąco na Facebooku informował. Myślę, że już mój kanał jest tak znany z tych VS, z kamerką wśród VS-ek, że co jakiś czas ja dostaję jakieś wiadomości, czy przedstawiłbym jakąś firmę. Także myślę, że będą jakieś VS-ki się pojawiały. Ale co dalej? No zobaczymy. Kanał na pewno będzie istniał. Póki ja pracuję tak, jak pracuję, czyli jestem tutaj w Szwecji, to kanał będzie istniał. Tak jak już mówiłem we wcześniej, w jakimś poprzednim odcinku, że gdybym był w Polsce, to obawiam się, że kanał by po prostu umarł śmiercią naturalną. O, na live to mówię.
bo jak jestem w domu, to nie mam i nie chcę mieć na to czasu. No chyba, żeby jakaś kasiora z tego była, no to wtedy już musiałbym jakoś ten czas znaleźć i żeby to jakoś co miesiąc była jakaś tam, jakiś wpływ, ale wiadomo, te wpływy są jakie są. Kto ma kanał i ma po parę tysięcy wyświetleń na filmie, ten wie, że te zarobki z filmów są naprawdę... Umówmy się. Albo się nie umówmy. Także to z takich moich zapowiedzi na ten 2018 rok. Eurotrack, Fernbus, OMSI, ATS od czasu do czasu, jakieś VS-ki. Także nic się na kanale zbytnio nie zmieni. Poza tym, że nie będę kontynuował na pewno serii żadnej z horrorem, bo sorry, ale na to mi już czasu brakuje. A nie daj Boże wyjdzie jeszcze jakiś symulator, jeszcze jeden, czy coś, nie wiem, coś wpadnie w roku najbliższym. No to też będzie trzeba gdzieś wcisnąć od czasu do czasu, żeby pokazać, wiadomo, no. To jest powoli nie do ogarnięcia, nagranie, zrenderowanie, wrzucenie, to jest powoli nie do ogarnięcia tak przez jedną osobę. Także zobaczymy. Z grubsza się nic nie zmieni ogólnie na kanale. Dalej będzie jedna wielka niewiadoma. Bo tak jak mówiłem, nawet kiedy ja ustalę sobie jakiś grafik, ja i tak nie dotrzymam terminów. Także mój grafik będzie polegał na tym, że ja po prostu mówię, będę mówił co będzie na kanale, ale kiedy, co, jak dokładnie nie będę wam podawał, bo potem ja wam coś obiecam. Wy już jesteście, większość z was przyzwyczajona, że ja tego nie wrzucę na kanał wtedy, kiedy mówię na przykład. Ale są tacy widzowie, którzy piszą, ej, a dzisiaj miało być to, ej, a dzisiaj miało być to. No i jedna z takich rzeczy, którą chciałbym naprawdę w przyszłym roku robić raz na jakiś czas, to jeszcze, ale to jest, mówię, ja to sobie wszystko muszę spisać, zrobić sobie jakiś taki, jak to się mówi, gry plan. To na pewno chciałbym na sobotnich streamach raz na miesiąc zrobić sobie takie wspólne multi z widzami. Nie będę rozmawiał na CB, nie będę z widzami rozmawiał na tym speaku, bo to nie o to chodzi. Tylko takie przejażdżki z widzami będę sobie organizował. Bo wiadomo, jak powiem, że będę rozmawiał na tym speaku czy na CB, no to się zleci tyle osób, będzie jedno wielkie zamieszanie. A tu chodzi o to, żeby każdy mógł siebie zobaczyć na filmie u mnie. Każdy z moich widzów, czyli będziemy to jakoś ogarynać. Od strony technicznej jeszcze się podoradzam kilku osób, których przeważnie się radzę, jak coś tam mam zamiar wprowadzać. Także myślę, że takie rzeczy na pewno na kanale się pojawią, bo to multi z widzami to już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu mnie prosicie o to. Kiedyś próbowałem coś takiego zrobić, to wiadomo, umawiałem się, przychodziły dwie osoby, albo nikt nie przychodził. Natomiast teraz widzów jest troszeczkę więcej, myślę, że będzie jakieś zainteresowanie, ale mówię, co, jak, gdzie, kiedy, to wszystko wam podam w najbliższym czasie. Myślę, że na Facebooku, cały czas korzystam z Facebooka, nie myślę, żeby przejść na coś innego, także ten fanpage tam będzie, będę wrzucał jakieś informacje, także jeżeli będą osoby zainteresowane tym, co się dzieje na kanale, zapraszam oczywiście na Facebooka. Bo przy 4000 widzów, tam jest chyba, nie wiem, niecałe 900 osób, no to 25% moich widzów, jeżeli subskrybentów ogólnie wie, że mam Facebooka i na niego zagląda. A fajnie by było, żeby na tego Facebooka zaglądało więcej osób, bo ja tam wrzucam, jakby nie było, troszeczkę informacji od czasu do czasu. To jest jakby nie było najprościej wrzucić tam jakieś zdjęcie, krótki opis i wszyscy wiedzą, o co chodzi, a wiadomo, że YouTube coś daje ciała ostatnio z informacjami. Nawet stream, jeżeli ja zaczynam streamować, niektórym się nie wyświetla. Ostatnio w nocy wszedłem sobie na kanał Rafała na symulatory i wiele więcej, bo widziałem, że ma... Zobaczyłem, że ma streama. Ups! A ten co mi tu? Ty bucu jeden! A w ogóle mi się, słuchajcie, nie wyświetliło, że symulatory i wiele więcej ma prowadzi streama. Także coś z YouTube'ami się dzieje. Także myślę, że Facebook jest jakąś tam alternatywą, żeby po prostu to... Żeby takie informacje wrzucać. Przywróciłem sobie starego YouTube'a wygląd, bo ten nowy mi za cholerę nie pasuje. Próbowałem 3 czy 4 razy się do niego przestawić. Ostatnio miałem go włączone przez ponad tydzień. Ale on mi się bardzo nie podoba. Coś tam nie działa tak, jakbym chciał.
Także wróciłem sobie na starego YouTube'a, że tak powiem. Może dlatego, że ja już jestem ten rocznik, który jak się przyzwyczai do jednej rzeczy, to ciężko mu zmienić. No nie wiem, nie wiem. No może kiedyś zobaczymy. Zmienię. Tymczasem zostaję na pewno na starym YouTubie. On mi najbardziej pasuje. Gdzie mam tą zakładkę mój kanał po lewej stronie, a nie, że tu muszę wchodzić jakiś mój kanał, coś tam, studio twórców, surórców. Po prostu nie mogę się do tego przyzwyczaić. Słuchajcie, coś mi chyba GPS zgłupiał. Bo patrzę, że... No, ruszaj się. Będzie mnie... No, pewnie, że zgłupiał, bo ja tu coś źle pojechałem. Będę musiał tu zawrócić i jechać wtedy, no... Tak to jest, jak się człowiek na tym GPS-ie cały czas opiera. Coś zauważyłem, że nie wiem, czy to jest wina. Prr, stój, nie zjeżdżaj, bo tam pukniesz w niego. Nie wiem, czy to jest wina tej Italii, słuchajcie, ale zauważyłem to od czasu Italii, że... Słuchajcie, my chyba tutaj damy radę zjechać, czy nie? Zobaczymy. Czy tu damy radę zjechać? Nie, tu nie zawrócimy, a musimy, dobra, dalej i wtedy zawrócimy. Ale od czasu Italii GPS mi wariuje trochę. Prowadzi mnie w ogóle jakimiś tam drogami, nie wiem, to znaczy nie sama Italia, tylko wiem, że są ustawienia tego GPS-a. Ja mam ustawione tak, jak miałem. Także nie powinno mnie prowadzić żadnymi tam landówkami. Ale widzę, że on mi zaczyna szaleć po prostu. Także nie wiem, czy to ustawienia tego GPS-a, czy coś, nie wiem o co chodzi. Ale chyba będzie trzeba zacząć się bardziej przyglądać temu generowaniu trasy, bo... No bo niestety coś tu zaczyna się krzaczeć, widzicie. Ja już nie pierwszy raz jadę dookoła, nadrabiam kilkadziesiąt kilometrów bez sensu. Wiem, że prawdziwy driver powinien się patrzeć na znaki, na drogowskazy, na tablice informacyjne, ale ja niestety przyzwyczaiłem się tak w tym ETS-ie jeździć, że do tego GPS-a. I patrzę na tego GPS-a, kieruję się tymi strzałkami, to jest taka na łatwiznę, można powiedzieć, poszedłem. Mam nadzieję, że ten mi tam nie zjedzie w naczepę, nie. Także tak już jest, no. Człowiek idzie na łatwiznę i tyle. O, i tutaj zjeżdżamy już na... Na naszą prawidłową drogę, jak to się mówi. Nie zbaczaj z drogi, synu. No, 179 km, słuchajcie, akurat na taki odcineczek nie za długi, nie za krótki. A stamtąd do Polski to nawet nie wiem, nie wiem, jakie mam zlecenie, bo nie pamiętam, co sobie tam wziąłem, ale będę musiał coś wziąć, żeby dobić do 200 tysięcy, żeby, kurde, zakończyć ten rok z licznikiem 200 tysięcy. To jest, no jak wy widzicie ten film, to pewnie już mam 200 tysięcy, bo ja tą trasę kończę. Jeszcze przed wyjazdem do domu. No, ale słuchajcie, ten HDR, który sobie ściągnąłem na ETS 2LT, nie pytajcie się mnie o linki, na ETS 2LT wpiszcie sobie HDR i tam macie te mody. Słuchajcie, on regeneruje troszeczkę te kolory. Fajnie to dosyć wygląda, bo te kolory są takie, nie są takie cukierkowe. Na dodatek, kurde, te białe wszystkie rzeczy się nie odbijają, także jest naprawdę spoko. Także polecam, polecam. Powiedziałem, żebyście mi podesłali, a potem mówię, kurde, mówię, żeby mi podesłali, a sam mówię w odcinkach, że wystarczy wejść na ETS 2LT, wpisać sobie nazwę, co chcecie tam znaleźć i znajdujecie po prostu. Także wszedłem, znalazłem, ściągnąłem, także to jest zawsze metodą prób i błędów, ja pobieram te HDR-y, bo niektóre działają, niektóre nie. No, bo bym mi zjechał prawie.
ale ogólnie jeżeli chodzi o modyfikacje, to staram się powoli okrajać je, bo po prostu gra już jest tak obciążona sama w sobie, komputer już jakby nie było ma 4 lata, jest w miarę mocny, ale słuchajcie, zauważam, że są przy ETS-ie zaczynają się robić duże spadki tych FPS-ów. O, tutaj mam na przykład teraz 25 FPS-ów, no ale pada deszcz, jadę przez miasto, wiadomo, tutaj te tereny już blisko Niemiec to zawsze lagują, już o samych Niemcach nie wspomnę. Ale na przykład, co jeszcze laguje? Gdzieś tutaj w dole, nie pamiętam co to było za państwo. Ale tam też gdzieś już takie lagi były, że głowa boli, także... Także staram się już nie obciążać dodatkowo modami komputera, bo... Po co chłopaka denerwować? W końcu się zdenerwuje i mi odmówi posłuszeństwa. A przez te 3 czy prawie 4 lata, którego mam, tak na dobrą sprawę go parę razy wyczyściłem. 2 razy czy 3 razy wymieniłem pastę termoprzewodzącą. Tak na dobrą sprawę teraz już jest czas. Myślę, że na początku roku wymienię tą pastę termoprzewodzącą na procesorze. No wymieniłem kartę na, wiadomo, 980 Ti. To jakiś rok temu już wymieniłem. No i teraz jeszcze ramy sobie zmienię, bo nie da się ukryć, że ja mam te wolne ramy tutaj wsadzone. To jest 1600. A on potrzebuje chyba 2400 do takiego płynnego działania. One są bardzo ważne, ja o tym nie wiedziałem. Wiadomo, jak się kupuje składaka, to większość części w tym składaku jest taka, a nie inna. No, oni też muszą zaoszczędzić, ci producenci. Firmy, które składają. No jedźżesz, co za mongol. Ja pierdzielę, ten ruch AI naprawdę. No, ja rozumiem, ale 5 na godzinę to tak trochę nie halo jest. Przecież tamte krowy i tak idą do rzeźni. Po cholerę ty tak delikatnie z nimi jedziesz. No, żartowałem, bo zaraz jacyś tutaj obrońcy praw zwierząt się do mnie przyczepią. Także mówię, no staram się powoli wychodzić z wszystkich modyfikacji. Jak widzicie, ale to nie jest teraz powód tego, że ja nie używam JZ Cata, to nie jest powód, że ja wychodzę z modyfikacji. Bo samochody od JZ Cata na pewno będę używał. Ja je po prostu mam wyłączone z tego względu, że DLC Italia wprowadza trochę nowych pojazdów i chyba sam patch 1.30 wprowadził trochę nowych pojazdów. Wiem, że ta Panda, Ford Transit, ten Fiat 500L, na DLC Italia widziałem, jest taki No Name Iveco, tego busika z zabudową tam skrzyniową widziałem. No, tak trochę jest tego i jakieś kampery jeżdżą, wtedy samochody z przyczepami kempingowymi. Dlatego mam sobie na razie wyłączony ten mod. Na pewno po nowym roku go włączę z powrotem JZ Cata, bo modele od JZ Cata to jest po prostu sztosik. No jest 80, on 60 jedzie tutaj. Co za buc. Także tak to wygląda, moi drodzy. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem, bo właśnie o to chodzi, że jak ja nie nagrywam, nie mam czasu nagrywać albo coś, to ja tak widzę, że jeżeli macie czas i macie ochotę, słuchajcie, to jeden z moich znajomych, którego na pewno wszyscy znacie, Artur.pl, słuchajcie, on w moim zdaniem bardzo fajną serię ma na swoim kanale z Arturem dookoła świata. Wiadomo, Artur nie jest taki, żeby nawijać cały odcinek o bydle czym, że tak powiem. Ale słuchajcie, jeżeli macie ochotę, zapraszam do niego na kanał. Teraz wszyscy macie dużo czasu. Zapraszam do niego na kanał. Zobaczcie sobie, kurde, jak on objeżdża całą mapę dookoła, słuchajcie. W
iluś tam odcinkach, on tam sporo tych odcinków ma już nagrane. Nie wiem, czy on już to skończył, bo szczerze wam powiem, że ja nie mam czasu aż tak oglądać. Od czasu do czasu sobie tam wejdę, może coś mu napiszę. Ja wolę na streamy do Artura wchodzić. Natomiast jeżeli macie ochotę oglądać, nie macie co oglądać akurat i chcielibyście obejrzeć coś z Eurotracka, to... Bo widzę, że bardzo małą oglądalność Artur tam ma, a fajnie obejrzeć taki odcineczek, gdzie tam się objeżdża cały świat wirtualny dookoła. Także zapraszam was, linki znajomków moich są w opisie tutaj filmu pod spodem, także zapraszam was. Odwiedźcie, pozdrówcie, napiszcie, że ode mnie, jeżeli nie znacie Artura, jeszcze żeście go nie znali, Dandy, patrz gdzie jedziesz, bo zajedziesz tam gdzie patrzysz. To napiszcie, że jesteście ode mnie, pozdrówcie go i będzie zarąbiście. A myślę, że fajnie popatrzeć, można zobaczyć, jeżeli ktoś na przykład nie jeździ na promodzie, albo ktoś się nie bawi w takie objeżdżenie mapy, można zobaczyć tą całą mapę, jak dookoła ona wygląda, także zachęcam, zachęcam. Także i kolejną osobą, która ma kanał na YouTube i też jest moim znajomkiem i też ma według mnie za mało wyświetleń. Słuchajcie, ledwo co. Aż ciarki mnie przeszły normalnie. Słuchajcie, to jest Peter Biscuit. Też jest oczywiście w opisie tutaj na dole, w kanałach moich znajomków. Do Petera też was zapraszam. Całkiem fajne filmy robi, moim zdaniem fajne jakościowo filmy. Fajnie to wszystko u niego wygląda. Też zapraszam was, jeżeli nie będziecie mieli co oglądać, a chcecie coś obejrzeć, macie trochę czasu, wpadnijcie tam do niego. Napiszcie coś miłego, zalajkujcie. Oczywiście łapkę w dół jak najbardziej możecie dać tak samo jak u mnie, tylko tak jak u mnie. Musicie napisać, co się wam nie podoba na przykład, ale wolałbym, żebyście tam... Już w ogóle nie dawali łapek, aniżeli dawali łapkę w dół. Także zapraszam was do Artura i do Petera Biscuita. Naprawdę. Fajne kanały moim zdaniem. Peter od takiej strony technicznej troszeczkę działa. Także widzę, że można się u niego dowiedzieć trochę rzeczy. Czy to o Fernbusie, czy o Eurotracku, czy o jakichś DLC. Fajnie dosyć prowadzi. Ostatnio już długo nie byłem u Petera na kanale i najprawdopodobniej do końca roku już prawie nie będę, ale... Jeżeli macie ochotę, chcecie być tacy dobrzy, to wpadajcie tam na kanał do chłopaków. Możecie nawet pozdrowić, tak jak mówię, napiszcie, że jesteście ode mnie, będzie im i będzie mi bardzo miło. Zgasimy nasze autko, słuchajcie. Odczepimy naczepkę. Zaraz muszę sobie tu, słuchajcie, napisać. Żeby nie było, zobaczcie. Ja nawet jak jadę w trasie, to używam oczywiście długopisy firmowe Paprocki Transport. Żeby nie było. Pomerańczowe. No, trochę dałem dupy, bo mam zniszczenia 1,8%. Sekundę, ja sobie tylko zapiszę jeszcze... Czas 48, bo niestety fałeskowe rzeczy, to trzeba wszystko zapisać. Spalone 1238,4 3200 km, 1200 paliwa. No to jest mniej niż 50-40 litrów. No to jest w miarę dobrze. Przebieg w aucie 198,503. 1500 km mi brakuje, moi drodzy. Teraz zobaczę, czy coś jest na Polskę. Może bym się jeszcze z wami podładował tutaj. Ja już tego nie będę na odcinku oczywiście dokańczał tego odcinka, ale... Sanok. 1200. Będzie trzeba 300 km gdzieś nadrobić. Pojedziemy sobie może przez Gdańsk. Także słuchajcie, wezmę sobie ten Sanok. Załadowany do Sanoka, tak żeby mieć 1500 km.
tutaj stoi naczepka, dobra. No, stajaj mi tutaj. Tak po nowym roku będę się starał przeskoczyć z tej naczepki na jakąś inną, bo ona ma to doczepianie zaawansowane. Niestety tak jej działa jak działa. Ja tutaj teraz troszeczkę krzywo stanąłem, ale ona ogólnie dosyć obciąża komputer i to już jest stara czerałka. O, jest. Podłączamy. A co ja tu, powietrza nie mam? Nie, no mam powietrze. Tutaj wszystko jest. 198503. Czyli potrzebuję 1497 km. To jest sam, który sobie napiszę. I ile potrzebuję, mówiłem? 1497 potrzebuję. No to jakbyśmy palnęli się tutaj na Hamburg, z Hamburga na Rostock, no proszę, już jest 1602. To możemy zlikwidować. Albo to możemy zresetować nawigację i pojechać sobie przez Gdynię. 1700 km. No i będę miał ponad 200 tysięcy. Będę miał. 1752 km przede mną. Także ja jestem załadowany. Zrobię zdjęcie na miniatureczkę, żeby tak było fajnie. Tak w deszczu trochę, żeby tak wyglądało, że to nie jest taka lipa, panie, to taka zima, jesień, zima, śniegu nie ma. Także załadowany jestem. Zdjęcie na miniaturkę zrobione. Prawie. O. Cyk. Także moi drodzy, na tym etapie kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Mam nadzieję, że coś tam wszystko pogadałem. Tak jak mówiłem, kanały moich znajomków w opisie pod filmem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do nich. Ja się z Wami żegnam. Jest to taki ostatni odcinek, tak naprawdę dzień przed świętami, Wy go widzicie. Także zdrowych, wesołych świąt. Widzimy się jeszcze przed nowym rokiem na kanale. I to by było chyba na tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że w ogóle wszystkim tym, którzy przeżyli ze mną, wytrzymali ze mną kolejny rok, słuchajcie, bo to jest jakby nie było, od 2 lat ponad wrzucam filmy na kanał. Także dziękuję Wam za kolejny rok, jakby nie było, bo to już nowy rok jest koniec, blisko końca, już jest bliżej niż dalej. Zapraszam Was na dalsze odcinki, które będą, myślę, już po nowym roku, dalej będziemy latali sobie naszym daficzkiem. Do Skanii brakuje mi jeszcze 150 tysięcy nowej, żeby przejechać. Muszę 350 tysięcy na Dafiku przejechać. Być może coś w międzyczasie się stanie, może nasz szef weźmie jakąś Skanię na testy, do testowania, może coś uda mu się załatwić po nowym roku. Będziemy z nim to negocjować. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie VS-ki, które odwiedziłem, których jeszcze nie odwiedziłem, wszystkie, w których jeździłem. Tutaj macie cały spis VS-ek. Niektóre z nich jeszcze są. Są weterani starzy tylko. MacTrans jest. Bardzo pozdrawiam cały MacTrans, w którym jakby nie było zacząłem swoją karierę. Paprocki Team Trans to jest prawie jedno i to samo. Pozostałych VS-ek już nie ma. Także słuchajcie, pozdrawiam wszystkich, którzy wytrzymują w tym świecie wirtualnym w taki czy inny sposób. Zapraszam na wszystkie moje kolejne filmy. Trzymajcie się. Na razie nie przyciągam, bo już zaczynam paplać w kółko i to jedno i to samo. Narazisko.